witam Was w tak bardzo pięknym miejscu i chcę się podzielić z Wami dwoma tekstami, które są dzisiaj wyznaczone w książeczce z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst pochodzi z Księgi Jozuego, 24 rozdziału. Pan Bóg nasz strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy. I drugie słowo z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, kończą się wakacje. Wielu z nas było w drodze, może jeszcze jest w drodze. I tak samo lud izraelski wędrował, ale nie wakacyjnie, ale do ziemi swojego przeznaczenia, którą Bóg wybrał dla nich, dla swojego umiłowanego ludu. Wiemy, że Mojżeszowi nie było dane oglądać tej ziemi. To dzieło prowadzenia ludu przejął później Jozue. I kiedy już są na miejscu, kiedy jest w zasadzie wszystko już przygotowane, poukładane, padają takie słowa: Pan Bóg nasz strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy. I muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, kiedy podróżujemy, kiedy wędrujemy, kiedy przemieszczamy się różnymi środkami lokomocji, mieć tę świadomość, że Pan Bóg jest z nami i nas strzeże, dokądkolwiek się udajemy. I drugie słowo z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Powiedziałem o tej świadomości bycia z Bogiem w podróży, ale myślę, że tą podróżą możemy też nazwać nasze życie. Często jesteśmy nie w takich pięknych miejscach, nie jesteśmy też w takich miejscach, do którego zostali doprowadzeni Izraelici, ale kiedy tak byłem tutaj na tej plaży, szedłem sobie tym nabrzeżem, podziwiałem piękno tego miejsca, przyszła taka refleksja, że nie piękno miejsca, ale obecność Boga w człowieku stanowi o wartości tego miejsca. I my sobie tak często myślimy, że jeżeli uwijemy sobie takie piękne miejsce, to wszystko będzie już w porządku, ale to miejsce nadal będzie puste, nadal będzie bez wartości, jeśli nie będzie w nas, w tych, którzy będą na tym miejscu Boga. I życzę każdemu z Was, obojętnie w jakim miejscu teraz jesteście, może jesteście w jakimś, chciałoby się powiedzieć, brzydkim miejscu, fatalnym miejscu, może jesteś w więzieniu, może jesteś w miejscu o wiele gorszym z punktu widzenia ludzkiego niż to. Ale mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że Pan Bóg jest z Tobą i to jest wartość tego miejsca i tego, gdzie jesteś. Życzę Wam dobrego dnia, owocnych przemyśleń i pamiętajmy, że nie to, co widzialne jest wieczne, ale to, co niewidzialne jest wieczne i że Pan Bóg zawsze strzeże nas przez drogę naszego życia, którą idziemy. Zostańcie z Bogiem, dobrego dnia.